Okej, okay, to będzie chyba już ostatnie, mam nadzieję, spotkanie w tym sezonie z ISM. No, już ostatnia rzecz, czyli wymiana oleju przed nowym sezonem. Ponieważ w zeszłym roku też zmienialiśmy olej, więc nie będziemy Wam pokazywać filmu o tym, ale ten konkretny film, który oglądacie, chcemy poświęcić na bardzo krótkie pokazanie Wam, jak otworzyć opakowanie. I teraz uwaga, dlaczego w ogóle takie opakowanie? Circolene to grupa Fuchs, która robi oleje od bardzo dawna i na pewno niektórzy z Was znają oleje z samochodów. Od jakiegoś czasu robią dosyć silną gamę olejów motocyklowych. Ja zdecydowałem się na olej Pro, czyli pełni syntetyczny, o jakby standardzie do Gladiusa. To jest super istotne, żeby nie poprawiać za bardzo fabryki. I moją decyzję mogę tylko podkreślić tym, że czytając kartę produktu, która jest w internecie, jakby po pierwsze jest JASO EMA, znaczy jest EMA2, jest odpowiednie JASO, są odpowiednie parametry. Olej ma bardzo dużo detergentów, ma bardzo wysoką liczbę TBN. To możecie sobie, jak będziecie film o olejach oglądać, to sobie rozkminicie, o co chodzi. I to, że olej jest ekstra, to jest pierwsze. Druga rzecz, która dla mnie była istotna, to jest to, że papierowe opakowanie jest całkowicie recyklingowane. I może motocykle nie są super ekologiczne, może hałasują, może rzeczywiście ten układ katalityczny jest krótki i trochę smrodzą bardziej, ale jeżeli już mamy tak, no nie chciałbym się teraz moralizatorsko wypowiadać, ale fajnie jest, jakbyście nawet sobie w domu chcieli ten olej wymienić, to możecie sobie to opakowanie wrzucić do recyklingowanych śmieci i jakoś sobie z tym poradzić. I to, o co mnie proszono we komentarzach, to jest, jak sobie poradzić z otworzeniem tego opakowania, żeby skorzystać z niego we właściwy sposób, bo wiele osób otwiera je i potem nagle okazuje się, że mają gejzer zamiast ten. I przyznam szczerze, nie wiem. A mam tylko jedną próbę, nie? I nie chciałbym kupować drugiego opakowania, a wiem, że Tomek wie. Tak, ja już używałem kilka razy, już mam doświadczenie, także tutaj są dwa takie mankamenty. Dwie rzeczy, które musimy zrobić, żeby to nam przypominało jak najbardziej taki zwykły, tradycyjny kanisterek. Mhm. Tutaj może słabo widać, no ale jest zaznaczone. Musimy się dostać po prostu do korka wlewowego z góry. No i ważna rzecz, bo tu jest miejsce na rączkę, żeby nie trzymać tego jakoś oburącz czy coś, żeby można było złapać sobie to w jedną rękę. I ważne jest, żeby to w pierwszej kolejności zrobić sobie to rączkę, bo jeśli sobie otworzymy tutaj już i nie daj Boże będziemy chcieli zrobić to rączkę, włożymy tu dłoń, to zaraz pokażemy też, no to oblejemy się. Okay. Czyli pierwsze co wciskamy sobie, cyk, jedna strona, druga strona, to sobie nawet możemy tam, o, do środka, cyk, żeby ten woreczek, o, już tutaj widzimy. Oliwka wodę. Jest. O, i jedno rączko elegancko możemy sobie operować. Jak karnistrem zupełnie, tak. Jak z plastikowym zbiornikiem, który tak. Był wcześniej ta tektura jest na tyle mocna, że nic tam się z niej nie dzieje. No tutaj druga rzecz troszeczkę bardziej skomplikowana. Musimy sobie też, o, wgnieść, musimy jeden element wyrwać, drugiego niekoniecznie. Ten nam zostaje, a to kółeczko, pozbywamy się go całkowicie, no bo przez niego musimy sobie wydobyć szyjkę i ten korek. Ciach. Żeby to ładnie uformować, żeby nam ładnie to wyleciało. Tu jest specjalny taki rancik. Ten rancik sobie wciskamy tu do końca w ten otwór. Tego, broń Boże, nie wyrywamy. Blokujemy sobie, o, cyk w ten rant. No i jest. I mamy karnister, taki jaki ładny, był. Ładny kanisterek. Pewnie jeśli byśmy to wywalili, no to by nam tutaj to po prostu się ruszało i by okay. Było niezbyt to komfortowe. No i pozostaje nam tylko odkręcenie. Tutaj już żadnego zabezpieczenia nie ma. Mm-hmm. Tak jak w klasycznych tych plastikowych, że jeszcze mamy folijkę, zrywamy, tutaj tego nie ma. Dlatego to jest ważne, że zrobiliśmy sobie wcześniej tę rączkę. Bo jeśli ja już raz się na to złapałem, miałem odkręcone, o, zapomniałem zrobić rączki. I wkładam tu rękę, Gejzer. Wciska się. I tutaj no, ochlapujemy jest. Się. Okay. Czyli to jest jeden taki mankament, na który warto zwrócić uwagę.
Dzięki Tomek za tą szybką instrukcję. Mam nadzieję, że wszystkim ekologom lub pseudoekologom takim jak ja bardzo to pomoże w otwieraniu tego opakowania. O to opakowanie, dlaczego jest sześcianem i nie ma tego wężyka? Możecie pomyśleć, że łatwiej by było go zrobić w ten sposób, jak jest teraz. Dlatego, że ekologia to nie tylko sam produkt, ekologia to również transport. Można na tych kartonach, które są zupełnie płaskie, postawić kolejne opakowania i dzięki temu to opakowanie nabiera jeszcze dodatkowej wartości logistycznej. Więc nie lekceważcie kartonowych opakowań lub proekologicznych rozwiązań, bo nawet taka głupota jak opakowanie oleju, no robi robotę. No to tyle. Zmieniamy olej i czekamy na sezon. To tyle na dzisiaj. Dzięki. Cześć.